dzisiejszym filmie Pet Simulatora mamy do zrobienia kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy poprawić nasz hardcore, bo jak dobrze wiecie, jest teraz mega, mega łatwy i na pewno dużo da się na tym zarobić. A po drugie, może pootwieramy sobie jeszcze kolejne jajka za Robuxy, no bo chciałbym chociaż jednego huge peta, bo to są naprawdę mega, mega ładne pety. Ten kot jest mega ładny, ten Gryfin też prawdopodobnie jest ładny, no i wiadomo, Titanic jest najładniejszy, no ale zdobycie Titanica będzie graniczyło z cudem. Ale właśnie pójdźmy sobie na hardcore, bo oczywiście do tego wszystkiego będzie nam potrzebny hardcore. Muszę zobaczyć na Discordzie, jak teraz stoją ceny, ale wydaje mi się, że na Rainbow Legendach wyenchantowanych będzie dało się zarobić chociaż te 1,5 tryliona, 2 tryliony. To znaczy trylion, biliony. Chciałbym tryliony, no ale biliony. Zawsze mi się mylą, to jakby biliony, tryliony, miliony i czasem mówię na miliony, biliony i tak dalej. Dobra, ale tak jak mówię, musimy poprawić nasz team, chociaż w sumie już nie mamy takich złych petów, bo chciałem powiedzieć, że jakieś tam w miarę dobre mam, ale przerzuciłem sobie pety na moje drugie konta, więc chwileczka, muszę przerzucić je na to konto, no bo teraz mamy tylko takiego hardcore secreta, który też jest całkiem niezły i wydaje mi się, że za takiego secreta da się sporo zarobić, tak z 2-3 biliony co najmniej. Dobra, team ogarnięty i w sumie teraz jedno, że przetestujemy, który nie testowałem, a mianowicie jak będzie działał ten mityk z huge petami, no i normalnym takim teamem pod coiny, bo musimy, tak jak mówi giga, dużo coinów wyfarmić, żeby zarobić na tych petach i poprawić nasz team, bo plan minimum jest takie, żeby zrobić full team Rainbow Legend, takie jak są tutaj. Tylko no to wiadomo, musimy sobie pójść tutaj. Dobra, boosty wszystkie podpalane, zobaczmy ile będziemy farmić tutaj. Tutaj widzę trochę huge petów jest, a więc może będzie całkiem nieźle. 83 koła na tika, dużo. Wcześniej dostawałem 50, 75, no i teraz 90, no powiem wam, że dużo. Dobra, farmię trochę, żebyśmy zarobili dużo, dużo siana i w sumie otwórzmy sobie pierwsze jajko. Zobaczymy, muszę więcej robuxów ogarnąć, bo mi się skończyły, ale spokojnie, na pewno otworzymy dzisiaj jeszcze więcej tych jajek. Dobra, wszystkie tutaj laki odpalone, wszystko podpalane, może coś trafimy. Może jakiegoś huge'ka trafimy, albo Titanica, kto wie, otwórzmy pierwsze jajko, przekonajmy się. Niestety nie, ale przynajmniej wyleciał nam pies, którego jeszcze oczywiście nie miałem w indeksie, a więc mamy już 3 ekskluzywy. Chyba, mamy kota, psa i tego gryfa też. No dobra, no to brakuje nam tylko dwóch huge petów i Titanica. W sumie to jednego huge peta, bo jednego już pożyczałem. No i mówiłem o Gryfinie i zobaczcie, jakiego peta widz nam pożyczy. Rainbow Huge Gryfina, a więc naprawdę drugiego peta. On ma wartość 20 trylionów teraz, a więc naprawdę, naprawdę dużą. Ma wartość OG Kata albo nawet większą. A więc już będziemy mieć dwa huge w indeksie i oczywiście i tak jeszcze chcę wydropić swojego. No i mamy na tradzie tego pięknego pecika, a więc dajemy ready, no i zobaczymy, jak on wygląda. No powiem wam, że mocarny pet. Nie dość, że to jest zatrzy secret, to jeszcze, znaczy secret huge, to jest jeszcze w wersji rainbow. Dobra, zdejmijmy sobie go, załóżmy, no i mamy takiego pięknego rainbow pecika. No i tutaj oczywiście widzowi dziękuję za pożyczenie mi tego mega drogiego huge peta. Jeszcze załóżmy sobie normalnego, żebyśmy mieli porównanie, no dużo większy jest ten pecik. Dobra, idę na Trade Plaza, zobaczymy, co ludzie za niego dają. No za tego to już muszą być grube oferty. I tutaj mamy pierwszą ofertę, zobaczmy, co ta osoba nam ciekawego da. No dużo petów tutaj dała, ale to jest za mało. To jest za mało. Huge Lucky, Hellro, Pixel Cat, Klaus i Hellro. No nie, musiałby tu jeszcze gościu dorzucić wszystkie swoje huge pety, wszystkie swoje gemy i tak to by było za mało. Ale to w sumie na tej Trading Plazie była jedyna osoba z wartościowymi petami, a więc idę szukać jakiejś lepszej. Dobra, tu mamy jakiegoś kolejnego gościa, Shampo. Zobaczymy, czy Shampo coś dla nas ma. Huge Crystal Dog. No, ten tutaj sypie ładnie nam. Ładnie sypie, ale to wciąż jest mało. Dużo za mało. No tutaj jeszcze jakieś takie dziwne pety mi sypie. Od razu ready, daje już wszystko, wysypał i daje ready. Ale no nie, no to jest wciąż giga, giga za mało. Tutaj ten gościu ma fajnego peta. I tutaj się pyta, czy może kupić tego peta. Dobra, zobaczmy, co on będzie miał. On się nazywa w jakiś taki sposób. Może jakieś fajne huge ma gościu. Huge Santa Monkey podpisany przez admina Pet Simulatora. To jest Coilis, czyli to jest community manager Pet Simulatora. Powiem wam, że to jest mega rzadki podpis. I chyba właśnie od niego chciałbym najbardziej podpis, bo na naprawdę gość mega fajnie kanał Big Games prowadzi. Ale no to jest zdecydowanie za małek na tego peta. Ale no to była dosyć ciekawa oferta, bo taki pecik chyba z 4 tryliony value ma. Tutaj ten gościu ma dobre pety. Zobaczmy, co on będzie miał dla nas. Shiny Huge, to jest teoretycznie rzadsze niż Rainbow, ale tak jak mówię, ludzie tak niestety do tego nie podchodzą. A szkoda, bo ja takiego, jak widzicie, jak mam Elf Doga tutaj na przykład. No i trochę tutaj Hellroków daje. Dużo tych Hellroków daje, jeszcze sypie te Hellroki. Nie wiem, ile on ich ma, ale ma ich trochę. I 112 bilionów. No nie, no to jest za mało, zdecydowanie za mało. Ale wydaje mi się, że to jest najciekawsza oferta z tych, które dostaliśmy. No ale no nie, za mało, zdecydowanie za mało jak za tego peta. Idę poszukać jeszcze jakiejś innej trading plus. Ale tutaj kozaka znalazłem. Zobaczmy, czy będzie chciał trade. Kurczę, wyłączone ma. No nie, no najgorzej gościu uciekł. A to mógłby być nasz najlepszy trade, bo gość miał naprawdę mega mocne pety. I może wtedy by się nawet stradeował, bo widz mówił, że powyżej 20 te value, żeby próbował.
kupować. Dobra, i więcej ciekawych ofert nie było, więc oddajemy widzowi tego pecika. No i oczywiście dajemy ready i widz też dał ready, jeszcze dwa takie peciki mu tam dorzuciłem, może mu się do czegoś przydadzą i dziękuję mu za pożyczenie. Dobra, i w sumie trochę czasu minęło od tamtego klipu i trochę udało mi się wyfarmić hardcore coinów, a nawet dużo hardcore coinów udało mi się wydropić i też znalazłem dobry sposób na farmienie tych coinów. Szukajcie serwerów, gdzie jest po prostu no dużo tutaj huge petów koło, gdzie dużo ludzi jakby bije tą skrzynkę, bo jeżeli macie serwery, gdzie nikogo nie ma, a często jest właśnie tak na hardkorze, że tutaj nikogo nie ma, no to jest bardzo duża szansa, że będziecie bardzo mało coinów farmić, a więc najlepiej szukać takich, gdzie jest dużo ludzi. W ogóle, czemu ten gościu ma koronę nad petami, nad huge'ami? Zobaczcie, tu jest korona, a tu nad tymi nie ma. Nie, też jest. Tutaj też jest, a tutaj już nie ma. Chyba po prostu sobie dodał tą koronę, jako, w jakiś sposób emotkę dał jako nazwę. Dobra, ale mniejsza w to, teraz musimy sobie za wszystko oczywiście otworzyć jajko normalne, ale też przy okazji oczywiście to za robuxy i w ogóle tutaj może te gifty sobie podbierajmy, za to coś zarobimy, a w sumie to nie mogę zbyt dużo otworzyć, ale lagi mam na tym serwerze, nic się otwierać nie chcę, no to jest właśnie problem hardkoru, że teraz są duże lagi i to dużo ludzi ma z tym problem, to jest prawdopodobnie spowodowane przez to, że jakby do złych serwerów was wrzuca was do takich serwerów, na przykład na których jest duży ping, na przykład, nie wiem, amerykańskich, no na tym serwerze jak widzicie mam te lagi niestety, więc idę zmienić serwer, teraz nawet nie mogę wyłączyć tego. Dobra, zmieniłem serwer, mam nadzieję, że na tym lagów nie będzie, zobaczmy w sumie, są lagi. Są niestety lagi, a więc no dobra, trudno, będziemy musieli się uporać w jakiś sposób z lagami, mam nadzieję, że będzie dało się otworzyć jajka i też jedno jajko za robuxy chcę otworzyć, może jeszcze więcej otworzymy w dzisiejszym filmie, ale teraz otwórzmy sobie kolejne jajko za robuxy, zobaczmy, czy poleci nam huge, czy nie poleci nam huge. Raczej nie, ale no warto mieć nadzieję. Dobra, udało się kupić, jajko kupione, pójdźmy sobie jeszcze na sekretną miejscówę, bo wierzę, że ona przyniesie nam szczęście. Dobra, i robimy to w taki sposób, tutaj mamy wszystkie boosty odpalone i otwieramy sobie to jedno jajko. No, jeszcze z lagami się otworzy, ale mam nadzieję, że te lagi nam pomogą w zdobyciu huge'a. Nie, Neon Doga niestety. No trudno, mamy Neon Doga. Jeszcze na pewno sobie otworzymy, ale teraz musimy zrobić jedną rzecz. Zastanawiam się, co lepiej otwierać. Czy te jajka tutaj, bo tutaj teoretycznie, no jakby mamy tylko jednego epika i mamy legendę i mityka od razu. Czy może lepiej te normalne, ale wydaje mi się, że lepiej te normalne, bo to jajko jest 5 razy droższe, a wątpię, żeby było 5 razy większa szansa na legendy i mityki, na których nam najbardziej zależy. A więc wydaje mi się, że mimo wszystko najlepiej po prostu otwierać sobie to jajko. A więc, nie wiem, wydaje mi się, że to zajmie co najmniej godzinę otworzenie tego. A więc odpalmy sobie to w taki sposób. Tutaj zaznaczmy, żeby usuwało epiki. Rary, basiki, niech zostawia tylko legendy i mityki. No i zobaczymy, ile będzie mieć legend i mityków po otworzeniu tego wszystkiego. I właśnie, w sumie też jest jedna mega ciekawa rzecz z masterkami, bo pokazywałem wam jedną nową masterkę, tutaj z tymi giftami mamy nową, ale zobaczcie, że z fiuzowaniem też jest nowa. I teraz jak sobie wbijecie level fiuzowania, to będziecie mieć większą szansę na to, że wyjdzie wam shiny pet, jak go sfiuzujecie, a więc no jest to mega ciekawa rzecz. No i warto sobie to zrobić, nie wiem, pofiuzować sobie pet na jakichś tam basicowych kotach, bo wtedy macie szansę na shiny pet. Ale dobra, idę otwierać teraz te jajka. I powiem wam, że otworzyłem za jakieś 170 milionów, bo jeszcze trochę farmiłem jakby te coinsy, no i nie wygląda to za dobrze, bo tutaj jak sobie spojrzymy, no to mamy kilka tylko legend, no i mityk, ale to dlatego, że mnie z serwera wywaliło, trochę nam wyleciało, ogólnie więcej, no ale i tak nie jest za dobrze. Nie, no mamy, w sumie gdzie to jest? Tu mamy jednego gold mityka, no to powiedzmy, że w miarę okej. Okay. Rainbow tutaj mamy chyba dwa, z czego wydaje mi się, że jeden poleciał i mityków mamy tylko trzy, a więc mimo wszystko spróbuję chyba na tamtym jajku. Bo tam mamy większą szansę na sekreta, za takiego sekreta dużo chyba zarobimy, tak mi się wydaje. A więc mimo wszystko za resztę otwórzmy sobie tutaj na tym jajku. Zobacz, może jednak to sekretne przyniesie nam farta. Jeszcze w sumie nie mam super laka odpalonego serwerowego, to jeszcze to zrobię. Dobra, na więcej niż 15 minut na mnie potrzeba, bo dosłownie w 5 to otworzymy. No i oby udało się trafić cokolwiek lepszego. No i tutaj już mamy 3 legendy na starcie, więc no tutaj troszeczkę lepiej, pomimo tego, że no to jest dużo droższe. Kolejna legenda, więc tu chyba lepiej się opłaca. Teraz dwie legendy, no i znowu dwie. Dobra, niech się otworzy za wszystko, zobaczymy, czy nam coś ciekawego wyleci, czy wyleci nam chociaż jeden secret. O, tu gold nam wyleciał, no to już całkiem nieźle. Dobra, i mamy już końcówkę, ale powiem wam, że to jajko 100 razy bardziej oddaje. Wyleciało mi ze 150 legend, no i mityków też sporo. Dobra, chyba mamy jeszcze na dwa jajka. Dobra, tutaj jest epic i otwórzmy sobie ostatnie, idziemy to wszystko przerobić. No, powiem wam, że dużo tego wyleciało. No i jeszcze gold legenda nam teraz wyleciała. Zresztą zobaczcie sami, ile mi tego wyleciało. Tutaj to wszystko to gold, a tutaj to wszystko to zwykłe są. Scrollujemy sobie, scrollujemy i dopiero tutaj są jakby już normalne.
normalne pety. Nie no, co jak co, ale to jajko 100 razy bardziej się opłaca otwierać, aniżeli to normalne. Tutaj może być nawet więcej niż 5 razy tyle na te mityki. Dobra, idę to wszystko przerobić. Zobaczymy, ile finalnie będziemy mieć Rainbow Legend. No i może mityków. W sumie tutaj na pewno jednego golda dodatkowego możemy sobie zrobić. No i tyle, jednego w sumie. Jeżeli chodzi o mityki, to musielibyśmy go zrobić na 46%. Wolę wydropić sobie drugie tyle i zrobić go na 100. Ale no dobra, teraz poprzerabiajmy sobie legendy. Zobaczymy, ile Rainbow Legend nam wyjdzie. I finalnie mamy 10 Rainbow Legend, a więc powiem wam, że dużo. I jeszcze chyba mam założone dwie. Dokładnie tak, a więc powiem wam, że będziemy mieć mega mocny team. Chociaż w sumie może posprzedaję te legendy. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, a w tym to będzie na tyle.